Węgry. Różny kolor tac dla zaszczepionych i niezaszczepionych Węgry. Tacowy rasizm w restauracji. Inne kolory dla zaszczepionych i niezaszczepionych. Pewna restauracja samoobsługowa w Veszprém na północ od Balatonu spotkała się z falą krytycznych komentarzy, w tym zarzutów o dyskryminację, gdy poprosiła zaszczepionych i niezaszczepionych gości o korzystanie z tac w dwóch różnych kolorach. Ogłaszając na Facebooku ponownie otwarcie 4 maja po złagodzeniu restrykcji przeciwepidemicznych, restauracja poprosiła gości posiadających zaświadczenie o ochronie przed koronawirusem, to jest zaszczepionych lub takich, którzy przeszli COVID-19, by używali brązowych tac, zaś gości nie mających takiego zaświadczenia o korzystanie z tac białych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od soboty osoby mające kartę poświadczającą ochronę przed koronawirusem mogą korzystać m.in. z lokali restauracyjnych i kawiarni nie tylko na tarasach, ale i wewnątrz. Natomiast osoby bez takiej karty mogą siedzieć tylko na tarasach. Za sprawdzanie kart odpowiada lokal, zaś za złamanie przepisów grozi grzywna do 1 000 000 zł, prawie 13 tysięcy złotych. Post restauracji na Facebooku wywołał falę negatywnych komentarzy. Zarzucono jej tacowy rasizm oraz przyczynianie się do podziałów w węgierskim społeczeństwie. Białe tace porównano nawet do żółtej gwiazdy. Jedna z osób oznajmiła zaś, że choć ma kartę poświadczającą ochronę, to raczej nigdy nie odwiedzi tej restauracji. W reakcji restauracja wyjaśniła, że złamanie przepisów bardzo drogo kosztuje, a placówka ma charakter samoobsługowy, nie dysponuje więc wystarczającą liczbą pracowników, by sprawdzać u wszystkich karty.